Proszę bardzo, tam pan z tym. Mam takie pytanie w kwestii tego patronatu amerykańskiego. 5 grudnia w naszym Sejmie odbyła się taka specyficzna demonstracja siły polegająca na zapaleniu świec hanukowych i na namaszczeniu naszych polityków przez naczelnego rabina. Jak to jest? Czy faktycznie jesteśmy pod patronatem amerykańskim, czy pod patronatem żydowskim? I czy między nimi toczy się jakaś wojna? Między nimi to nie. Między nimi to nie. Wie pani, jest taki polityk amerykański, Patrick Buchanan. On nawet kandydował na prezydenta, ale bez powodzenia. I on tam powiedział, pół żartem, ale pół serio, że Waszyngton to jest terytorium okupowane przez Izrael. No to tutaj nie ma wojny, tu jest taka, wie pani, ta... Moim zdaniem to jest jakieś rzeczywiście za daleko idzie ta ostentacja z tą Hanuką. Dlatego, że no jeżeli, bo to jest obrzęd religijny, no to w takim razie w Sejmie powinny się odbywać nabożeństwa muzułmańskie, nabożeństwa prawosławne, nabożeństwa katolickie, jeszcze nie wiem jakie, tam jak powstanie Zjednoczony Kościół Uczycieli Fallusa Uskrzydlonego, to też powinien mieć takie prawo. Albo też żadnych nabożeństw się nie powinno w Sejmie odprawiać, tylko tam Sejm jest budynek gmachem publicznym, który służy do innych celów. Jak ktoś chce odprawiać obrzędy religijne, to jest mnóstwo miejsc, żeby tam temu uczynić zadość. Co innego na przykład, że prezydent uczestniczy w takich, tam prezydent Kwaśniewski, prezydent Kaczyński, prezydent Komorowski. To, no, to już jest inna sytuacja, dlatego że jeżeli jakiś związek wyznaniowy zwraca się do prezydenta z zaproszeniem do udziału w obrzędzie religijnym tego związku, no to prezydent właśnie nie wypada mu odmówić, bo to są obywatele, którzy tam tego. Natomiast, no, czy w Pałacu Prezydenckim to się powinno odbywać? Tu już nie jest to takie oczywiste jak w przypadku Sejmu, dlatego że Pałac Prezydencki jest rezydencją prezydenta. No i prezydent może zaprosić do swojego domu kogo chce, prawda? Bo być może powinien troszeczkę tam unikać jakichś ostentacji takich, ale jak już tam nie może wytrzymać, no to wolno mu, bo to jest jego dom, jego mieszkanie, więc może zaprosić takich gości, jakich tylko mu się podoba i tam z nimi dokazywać, jak tam im przyjdzie do głowy, prawda? U siebie w domu jest, więc, ale Sejm to jest zupełnie inna sprawa. To moim zdaniem tego nie powinno być. Proszę bardzo. Już czysto praktyczne. To wszystko mówimy, to jest prawda, ale to jest teoria. Bo żeby wykonać, to jeszcze musi być hoho. Ale mówmy o małych rzeczach, które są. Ambasador Izraela zablokował swoją ustawę. Ambasador Stanów Zjednoczonych zablokował wolność słowa. Później dużo, dużo rzeczy odbywa się tutaj, gdzie my Polacy właściwie już jesteśmy bez prawa. Możemy tylko albo popierać, albo tego. Także co my mamy zrobić, żebyśmy byli jakoś tutaj? Proszę pana, mamy nie pozwalać na to, żebyśmy byli tak traktowani. I mamy na stanowiska państwowe wysuwać ludzi, którzy nam obiecają, że nie będą na takie rzeczy pozwalali. A jak będą? No to wie pan, to trzeba ich zabić i tyle, no. No tak, no. Tak, bo to no, nie ma innego wyjścia, bo inaczej, jeżeli... To nie chodzi o zabić, chodzi o zabić. Jeżeli jakieś zachowania... Czy można odpowiedzieć? Jeżeli jakieś zachowania pozostają bezkarne, to ta bezkarność rozzuchwala. To nie mówię, żeby zabijać, ale jeżeli ktoś płazem puszcza takie rzeczy, bo rząd, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś taki jak pani Georgetta Mosbacher
została ambasadorem w Paryżu, w Londynie czy w Berlinie, czy w takich stolicach poważnych. A w Warszawie może i jeszcze tutaj, że tak powiem, dokazuje. Więc jestem przekonany, że rząd Stanów Zjednoczonych nie ośmieliłby się kogoś takiego wysłać do Paryża na ambasadora. A to, że do Polski, do Warszawy się ośmielił, to tylko dlatego, że nie spodziewał się żadnego sprzeciwu. Więc jeżeli my pozwalamy się tak traktować, to będziemy tak traktowani i tyle. Proszę bardzo, pan się zgłaszał tam? Tak? Jako antysemita, który wyssał z mlekiem matki antysemityzm, na świetle to słowo. Moja matka opowiadała o likwidacji getta w Miechowie. I wyglądało to tak. Najpierw utworzona została policja żydowska, oczywiście z adwokatów, inteligencji i tak dalej, którzy się panoszyli i odpowiedni kontyngent dostarczali Niemcom. Najpierw obcych, później dalszych krewnych, na koniec własnych rodziców, później zażądali rodzin, część dostarczyła, część nie, na koniec zostali wszyscy zatrzymani, rozebrani do naga, odprowadzeni na egzekucję i tylko jeden odważył się schować brzytwę i spróbował zabić, podrzynając gardło temu prowadzącemu egzekucję. My o tym wiemy, że Żyd, żeby przeżyć, musiał wydawać innych Żydów. My o tym wiemy, że ich inteligencja, ich elita frymarczyła życiem własnego narodu, że ich elita odprowadzała własne dzieci do gazu. My o tym wiemy jako Polacy. Kto o tym nie wie tutaj? Więc jeżeli my o tym wiemy, to Żydzi zrobią wszystko, żebyśmy o tym nie mogli opowiadać. Proszę Państwa, no to jest rzeczywiście pewien problem, dlatego że, nie dlatego może, że my o tym wiemy, bo to tam teraz coraz mniej ludzi o tym wie. Wiedzą co innego, że Polacy byli antysemitami i są i tak dalej, więc to wiedzą, a tam Żydzi to są niewinni, byli w ogóle bardzo fajni. Szkoda, że ich nie ma, prawda? Co by dopiero było, gdyby byli. No i wobec Polaków jest stosowana tak zwana pedagogika wstydu. Chodzi o to, żeby w społeczeństwie polskim zaszczepić takie bliżej nieuzasadnione poczucie winy wobec Żydów. Bliżej nieuzasadnione. Bo jeśli się to uda, to okupacja będzie właściwie bezbolesna. Znaczy w tym sensie dla okupanta, bo on nie będzie musiał się już posługiwać terrorem. Wystarczy, że my się będziemy wstydzić i mieć poczucie winy. No to nie będziemy się buntować, bo to raczej, jak ktoś ma poczucie winy wobec kogoś, to jest wobec niego uległy. No i o to chodzi. Także no jest to prowadzone od lat systematycznie, bardzo pedantycznie. Całe sztaby pierwszorzędnych fachowców są tu zaangażowane, dużym budżetem dysponują. Niestety nasi przywódcy, obawiam się, że już przechodzą powoli truchcikiem na drugą stronę, licząc na to, że zostaną oszczędzeni, ale nie zostaną oszczędzeni. Tu jest bardzo dobry taki, polecam Państwu pod choinkę, jak ktoś będzie lubi powieści, to taką dylogię Józefa Mackiewicza. Droga donikąd, to jest pierwsza część, a druga nie trzeba głośno mówić. I tam w tej drodze donikąd to jest pierwsza okupacja sowiecka Kresów Wschodnich. No i w Wilnie taki jegomość, inteligent, a jakże, jest wezwany do NKWD. No i tam zasiada na stołku przed tym oficerem
i zaczyna się do niego umizgiwać, że tu będziemy razem budowali komunizm teraz i tak dalej. Ten oficer patrzy na niego, patrzy i w pewnym momencie wstaje zza tego biurka i tak w mordę mu taki potężny cios wymierza, tak że tamten po pierwsze zdumiony spada z tego stołka, a ten oficer mówi tak do niego: my tu wspólników do władzy nie potrzebujemy. Także odrzucił te umizgi w jednej chwili.